Witajcie. Z tej strony, jak zwykle, Starkey. No i widzimy się w Death's Gambit. Dzisiaj na wstępie chciałbym zobaczyć, jak działa opcja medytacji. Podejdź, usiądź, pomedytujmy. Jak na razie nie widzę niczego szczególnego, ale może się nagle okaże, że jednak jest to fajne, przydatne i w ogóle. W sumie nie wiem, co to zmienia, poza tym, że jak widzicie, ekran staje się coraz bielszy. Może warto być cierpliwym, bo znajdziecie, twórcy mogli dać nagrodę za takie wytrwałość i w ogóle. To może być ciekawe. O! I znowu jestem w tym miejscu. Pójdź na swoją przeszłość, tam odbij się w swojej przeszłości. Zostałem nauczony, by żyć bez strachu i... Ferocity to chyba... Czekajcie. Ferocity to chyba był jakiś upór czy coś tego typu. Dobra, nieważne. Więc jak jestem starszy, nie żałuję swojej przeszłości. Masz jakikolwiek... No... Żale, coś czego żałujesz? A, czy można statystyki resetować? Nie wiem, jak to działa, ale niech będzie. A, czy jesteś pewien, że chcesz zastosować swoje poziomy i talenty? O. Poczekaj, tu można odzyskać wszystko. Fajne. Ale czy jest szczerze jakiś większy sens na to? Poza tym, że na pewno moglibyśmy dzięki temu zdobyć już technikę. A wiecie co? Gdybym pamiętał, jakie mam statystyki, to może bym to zrobił. Dobra. A w sumie spróbuję może raz. Co mi szkodzi? Dobra. Co prawda teraz cała moja postać jest pewnie znowu w takim stanie, w jakim była. Ale dobra. Pozwoli mi to, rzecz jasna, najpierw to zrobić. I teraz to. I patrzcie, będziemy mieli nową technikę związaną z... robieniem przewrotki w powietrzu. Jak nic, znacznie to ułatwi nam podróżowanie w niektórych miejscach, więc... No. Teraz tylko gorzej z tym, że musimy znowu statystyki ogarnąć. Więc tak. Siły trzeba było mieć około 20. Ostatnią zdolność, ale mniejsza z tym. Więc tak. Ponownie, level up. To chyba było do 5. Też do 5. 20 siły. I jeszcze zręczność. Nie wiem, czy takie miałem statystyki, czy było jakoś inaczej. Nie mnie to teraz oceniać. Jeśli coś jest nie tak, trudno. Jeśli jest dobrze, to fajnie. No i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Dobra. To teraz gdzie jest moja halabarda plus milion? No, mamy halabardę, możemy iść zająć się resztą. I w sumie na wielkim wstępie chciałbym chyba sprawdzić już, jak to będzie wyglądało tutaj, czy dam radę... Czy dzięki temu dam radę doskoczyć. Ja też podejrzewam, że tak. No oczywiście. Jakaś tarcza... Shield of Warding, czyli jakiś warding, nie wiem jak to przeczytać, ale jakaś tarcza obrona. A, tarcza, która obniża czas trwania efektów negatywnych, fajne. Chociaż nie jestem przekonany, czy jest mi to jakoś wielce potrzebne. No niemniej jednak fajnie, nie ukrywam. A no tak. Tarcze też mi to przecież zdjęło teraz, ten Bulwark Shield czegoś tak. A no. Całkowicie odmienne statystyki, rzecz jasna, i sposoby na wszystko. Ale mniejsza z tym, jakoś sobie poradzimy. Naprawdę teraz tarcza nie będzie przyspieszała regeneracji energii. Chyba energii mam trochę mniej, ale no, jak mówiłem, nie będę się tym jakoś wielce przejmował. W sumie taka zdolność moim zdaniem jest tego warta. Tylko rzecz jasna, nie mogę tego robić za często. Chociaż w sumie chyba główny powód, dla którego mógłbym to robić, już ogarnięty został, więc... Dobra. Jeszcze raz idziemy. Teraz tak, tutaj nie. Tutaj tak.
Spadamy, jesteśmy w tym miejscu, tak jak chciałem. Aha. I zamiast robić uderzenie, mógłbym zrobić sobie właśnie wtedy ten... no tą szarżę i to może by mi pomogło rozwiązać ten problem. Dobra. Mniejsza zresztą z tym na obecny moment. No i umarłem przez swoją upartość, rzecz jasna. I w sumie nawet już nie wiem, czy to będzie dobrze, czy źle, bo patrząc z perspektywy ogólnej, to wiecie, umieranie może ma tu jakieś konsekwencje, o których nawet nie wiem. Ale z drugiej te strata trupków będzie rosła. A mi się wydaje, że jeśli chodzi o tą stertę trupków, to jest to akurat rzecz pozytywna, delikatnie co nazywając. No, dobra. Oczywiście, trzeba zablokować wszystko. No, serio. Nie, dzisiaj mam dziki dzień i łopa. Już od rana, w sumie od rana, trudno powiedzieć, żeby to było rano, ale dobra. Rozumiecie, o co chodzi. Już od początku widać, że niezbyt ogarniam. No, czemu tam na wskoku nie mogę zrobić tego ślizgu? Próbuję i nie zawsze mi to chce zrobić. A, bo to energii sporo wymaga. Dobra, to tłumaczysz wszystko. Czyli muszę mieć energię, żeby móc zrobić tego ślizga. Mhm. Mniejsza z tym, na obecny moment lecimy po prostu i miejmy nadzieję, że w końcu mi się to uda. Bo jeśli nie, to ja już nie wiem. Okej, okay, czyli hyc i ta szarża. Teraz spokojnie czekamy, tak, tak i... no nie. Jak zrobię to, to już... nie, no można zrobić taką kombinację, co jest? Dobra, wiecie co, może lepiej spotkamy się, jak już to ogarnę, bo póki co sądzę, że to dużo czasu mi zajmie. Chociaż, chwila. Dobra, ja byłem idiotą, przecież to można w ten sposób ogarnąć. Więc nawet nie będę tego urywał, tylko miejmy nadzieję, że mi się to w końcu uda. Bo trudne nie jest. No, wy to widzicie, jakiego mam pecha. Któryś raz z rzędu tam spadam i któryś raz nie trafiam. Może naprawdę nie, naprawdę komplikuję za bardzo z tym moim machaniem bronią, tym powietrznym unikiem. Ja... super. Czyli mamy teraz książkę przeciwko bossowi, którego już ubiłem. Brawo. Ale nie ma co się przejmować wielce, jak już mówiłem. Nawet takie sytuacje mają swoje korzyści. Zdobyliśmy trochę tego, co... podbijamy finezję. Jakbym miał 20-20, to może jakiś nawet porządny łuk bym mógł ubrać. No w sumie przydałby się jakiś naprawdę porządny, a póki co nie widziałem żadnego, więc moim jedyną nadzieją na porządny łuk chyba teraz będzie jakiś handlarz. Chociaż zgadując porządny... dobra, zgadując, znając gry tego typu, porządna broń nie należy do tanich. Dobra, może lepiej uciekajmy, zanim zginę znowu. I teraz to właśnie jest jeszcze jedna sprawa. Skoro to jest umiejętność tego wyskoku, nie ta... o Jezuśku, nie, zepsułem. Chociaż może skrzyni tak pokonam w taki dziwny sposób. Nie, patrzcie, no da radę skrzyni pobić w ten sposób. I w środku mamy... Wisp. Wisp. Jak to działa? Mhm. O. Zdolność w pierwszej komórce kosztuje 15 mniej do użytku. No i fajnie. I może tak przy okazji, jak już przy tym jesteśmy, to zamienię je w końcu miejscami, bo jak wiem, jak one działają, to... znaczy łatwiej by było na odwrót je wziąć. Wiecie, no jak mówiłem, ten wyskok... zrobić bez... tarczy, a z tarczą mieć szarże. No, tak więc jesteśmy już chyba gotowi na wszystko, co może świat ze sobą przynieść. I to, mamy 9 minut, ja w końcu ogarnąłem, co chciałem ogarnąć. Zobaczmy, dokąd ta winda prowadzi, a potem... potem może zobaczymy, czy da się kupić jakoś fajne... jak to się nazywało, no... Było wroga muzyczka. Nie lubię.
Jakaś obserwatorium? Okej. Aha. Should have known you'd eventually show up. The creatures that reside here are unlike anything I've ever seen. It'll take more than your obnoxious grit to get through. Yes, yes, you're immortal. Without the fear of death, you will never reach your full potential. Death is merely an inconvenience for you, not a limitation. We train, we fight, to push our limits. But what are yours, when you have nothing to lose? Pray they don't capture you. Dobra, więc. Nowa lokacja, nie wiem nawet co mnie tutaj czeka. Ale idziemy. Może znajdę tu jakiegoś właśnie... oponenta, który będzie godzien moich umiejętności. Nie wiem, czemu przypominaj mi tą bulwark, czy tego bulwark. Okej, na pewno... strasznie dużo biją, ale... czy są jacyś tacy niepokonywalni? No nie wiem. Ale dobra, jakiś Abyssal Eye, czyli jakiś... A, dobra, to oko już miałem. Owl King? Już przecież nie walczyłem. A, no tak, to jest po prostu ten stwór tego samego typu. Dobra, jeszcze raz. Musimy spróbować swoich sił z tym oponentem. Spokojnie, dobra. Udało się, teraz pióro. Odzyskać tamto pióro i z tym nowym Owl Kingiem. Znowu mnie złapał to samo. Wiecie co, ja muszę chyba przećwiczyć porządnie jego ataki. Chociaż mnie było nie należy do jakichś porządnych przeciwników. W sensie porządnych w kontekście nie wiadomo jak trudnych. I proszę. Dobra. Po raz kolejny ten pokonany. Czekam te parę sekund. Bierzę pióro i szybko przeciwko temu Owl Kingowi muszę być ostrożniejszy tym razem. I w sumie może bardziej polegać na tarczy niż na unikaniu. Mimo to tę tarczę od tego bulwarka, czy tam bulwark zdobyłem, żeby teraz z niej nie korzystać. Dobra, spokojnie. Dobra, nie będę jakoś wielce czekał, tylko... proszę. Przeciwnik pokonany po raz kolejny. Dobra. Tak więc, ja bym chciał iść dalej, ale dajcie chwilę, bo muszę po prostu pomóc domownikom, bo właśnie słyszałem, że mnie wołają. Dobra, nie będę nawet ukrywał. Nie sądzę, żebyśmy powinni tu być. Co tam się stanę? Ło. Aha, super. Ja sobie trochę postałem tam z boku, to teraz... jest tutaj tyle tego, że nawet nie ma szans, żebym przeżył. Uff.
No cóż. W takim też wypadku mam plan, jak to ogarnę. Muszę przeżyć tą bitwę. I jeszcze raz to potwierdza tylko moje spostrzeżenie. Ta lokacja nie jest chyba na obecny etap. Dobra. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra. Wyskakujemy w powietrze. I to powinno rozwiązać nasze problemy. Bierzemy szybko to. Unikamy dwóch ciosów. I piórko. No, dziękuję bardzo. To by było na tyle w tej lokacji. Chyba tylko... A, dobra, winda już pozwala wrócić. Tak więc nie jest źle. Dlatego trzeba być gotowym na zejście tutaj. To było tu. Nie, nie, winda, proszę cię. I znowu muszę tutaj wjeżdżać i potem zjeżdżać, nie. Ja już mam tylko dosyć. Mogli tą windę jakoś lepiej rozwiązać, żeby łatwiej się dało zjeżdżać i żeby ona automatycznie nie jeździła ciągle w tej wewce. Dobra. Czyli w sumie tak de facto można powiedzieć, że nic, że mnie znalazł przydatnego. No, tutaj nie ukrywam, są fajne rzeczy dla łuczników, ale no, to będzie na później. Tutaj niestety zmarło nam. Tam zmarła, czy zmarł, nie wiem nawet dalej, czy to był do końca facet, czy kobieta. Ale wydaje się, że kobieta. I teraz co my tu mamy? Jakiś inny łuk. Nie stać mi na niego, to niech będzie, że sobie wezmę, żeby było cokolwiek lepszego. A wymaga 5. I w sumie tak de facto nie wymaga niczego, bo dobra, nie. Może to z niczego, to jest trochę przesada. No ale 3 finezji to nie jest dużo. Okej, w takim wypadku teraz trzeba tutaj tego uniknąć tylko. O. A ten gościu dalej się tutaj pokazuje? Your tenacity will expire eventually. Even if your life doesn't, I can only hope that your men's sacrifice isn't in vain, that your survival might be their rage incarnate. But I'm not one to put stock in negligence. I know what I want. It's all you flippant Rimblin draftees and militia that irk me. What are you here for? Glory? How many have died for your failure? How many more will continue to suffer? Go home. Convenient assistance trumps intellect. When you can throw yourself into death's embrace without consequence, all you actually know about immortality. What have you truly sacrificed for undeath? Now go on. Who knows if it's contagious? I've never understood that expression, death's embrace. I'd sooner disintegrate mortals with a breath than touch their sickly flesh. Jak widać, wszyscy mają coś do powiedzenia, tylko nie ja. Dobra. Ale jeśli jest taki obrót spraw, to dzisiaj bym spróbował albo iść tam w ciemność, co w sumie nie wiem, czy jest dobrym pomysłem, albo zmierzyć się z tym... No, jak to się nazywa? No tutaj był ten taki smokeł złoty. Serio? Nie pokonałem jeszcze tego? No dobra. Mniejsza o to. Proszę. Aż taki trudny do pokonania on nie był. Jak się miał postać trochę rozwiniętą. Tak więc teraz tylko pytanie, czego on bronił? O. Bronił przyjazdu dla konia Rafała. I jakiejś windy. Prawda, się być zepsuta.
Super. No chyba, że trzeba mieć konia, żeby się uruchomiła. Więc dobra, zobaczymy, czy z koniem nagle mnie winda zawiezie gdzieś. Jedź, Rafał, jedź. Aha. Ja będę przeskakiwał windę. No chyba, że to jest tutaj tylko po to, żeby właśnie pokazać, że da się przejść bez konia. Bardzo możliwe wręcz. A tutaj co mamy? Widzę, że to jest jakaś ściekowata lokacja. Nie, dobra. Wydawało mi się, że to jest jakieś przejście, ale niczego nie ma. Więc dobra, to nie problem. A, kolejne wrota, które pozwalają jeździć konno, ale z jakiegoś powodu są zablokowane. Dobra. To zostawiamy cię tutaj, konik. I lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że się uda. Zresztą w sumie czemu ja idę tam? Dzisiejszy kierunek jest jednak chyba do tych mrocznych lokacji, bo nie widzę niczego innego. Poza pójściem za tą, jak ty i tam, no, za tego bossa, co go pokonaliśmy ostatnio. Ale chyba, dobra, z tym nie ma co walczyć. Aha, ciemność. I informacja o jakimś mrocznym rycerzu. Bo chyba Dark Knight to jest najlogiczniejsze wytłumaczenie na... Właśnie mroczny też najsensowniejsze tłumaczenie Dark Knight. W sumie to światło Feniksa. Ja je wykupiłem czy nie? Miejmy nadzieję, że tak, bo jednak czuję, że będzie mi bardzo potrzebne. W takiej mrocznej lokacji. Widzę ten grzybokrab. Wow. Nie będę ukrywał, lokacja naprawdę mroczna. A ci wrogowie, którzy są nietykalni, no wkurzają. Chociaż czy są nietykalni całkowicie, to tego nie wiem. Ale wiecie, wydają się być nietykalni całkowicie. I druga księga o mrocznym rycerzu. Nie można odpoczywać, kiedy w pobliżu są wrogowie. Super. To zobaczymy, czy teraz pozwolą mi odpocząć, czy dalej za blisko jakiś tajemniczy przeciwnik, którego nawet nie wiem jak pokonać. Dzięki, dzięki kapliczko, jesteś naprawdę przydatna. Słoneczny kamień. Chyba, że może z dystansu da się ich jakoś pokonywać, nie wiem. Może warto byłoby właśnie próbować jakimś, no nie wiem, tym łukiem czy coś. Chociaż to tylko są moje spekulacje, więc no, niestety nic z tym nie zrobię. Dobra, zobaczmy jak tutaj... Spellbinder, Aura, Chambinder. Nie wiem jak to czytać prawidłowo. Właśnie tak, większym problemem jest jak się pozbywać tych oponentów niż pozostałe wszystko, bo jednak... Chyba nigdzie nie było pokazane jak z nim walczyć. Co znacząco, jak już wspominałem i wspomnę to jeszcze raz, utrudnia całą lokację i uwrednia niemożność korzystania z kapliczek śmierci. W tym momencie nie będę ukrywał, żałuję, że nie jestem akolitą, który w teorii, nie wiem jak jest z praktyką, podkreślam, więc tylko mogę powiedzieć, że w teorii może właśnie niszczyć, znaczy nie niszczyć, tylko odbudowywać kapliczki. O, czyli to jest Death Knight, znaczy jaki Death? Dark. Zobaczmy jak tam... Aha, szybkie to dziadostwo. No, nawet nie miałem czasu zareagować, on już mnie dobił. Nie, nie. Będzie wyzwanie. Ale nie będę ukrywał, idę. Idę za tym wyzwaniem. Gorszej lokacji do odradzania się chyba mi nie mogli dać. Ale nie ma co narzekać. Przynajmniej cokolwiek. Dobra, nie cokolwiek, tylko przynajmniej i da się wskrzeszać, więc no.
bo da, no, możliwe co da, tylko dowiedziałem się, że w sumie to nawet było napisane. Można w każdej chwili zrezygnować z kontraktu ze śmiercią i w ten sposób łatwo zwięźle na temat. Tak po prostu sobie utrudnić grę, robiąc to tak zwanym, no, jednorzuciowcem. Hyc i hyc. Ten dalej tu czekam, czyli nic wielkiego. No to w kolejnym roku podejście drugie. Chciałbym w sumie drugie dzisiaj, z tych takich, które mają prawo się udać. W ogóle to nie wiem, które to były już. Tak. No i się zatrułem, bo jakby inaczej. Musiałem dostać jak najwięcej utrudnień. Musiałem wpaść na te dziadostwa trujące. Więc okej, na spokojnie przeczekamy truciznę. Teraz łatwiej będziemy przeczekać już tam u tego rycerza całego. Bo wiecie, tutaj nic już mnie nie rusza, więc tylko spokojnie muszę przeczekać i jak zejdzie, to zerzeć to pióro i do bitwy z nim. Dobra. Agresywne dziadostwo, ale niezbyt wytrzymałe. Przynajmniej tyle. Dobra. Oczywiście w powietrze. Aha. Jeszcze takie utrudnienie teraz chciał się zrobić. Nie wiem, czym on tak właściwie jest, ale czym by nie był i jestem w stanie to pokonać. Tak, przynajmniej tak czuję. Chociaż nie ukrywam, wytrzymałość jest sporo problemem. O. Dobra. Aha, chciałbym się zmieniać takiego potwora. Na spokojnie. Jestem zwycięzcą, tylko muszę spokojnie do tego podejść. Wszystkiego. Dobra. I co? Nie rozumiem, teraz muszę przetrzymać go? Tak, czyli chyba trzeba teraz wytrzymać, po prostu. Jeśli tak, to jest to spore wyzwanie, ale da się to zrobić. No i chyba trzeba będzie. Dobra, piórko dla bezpieczeństwa. I zobaczmy, czy to naprawdę jest ten aspekt, o którym myślałem, czy coś innego jednak trzeba tu zrobić. Ale widać, że jest nietykalny mimo wszystko. Więc co? Nie rozumiem. Jak mam go pokonać teraz? Tego się nie da przezwyciężyć. I don't want to say we're pressed for time, but... The mortal realm is off limits to me after a recent incident. Don't worry about it. Dobra, wiecie co? Mam 29 minut, ale... Nie będę ukrywał, nie wiem. Podkreślam, nie wiem, jak pokonać tego mrocznego rycerza w takim... takiej wariacji, więc dzisiejszy odcinek będzie trochę krótszy. Mam nadzieję, że i tak wam się oczywiście spodobał. No i jeśli ktoś zna tę grę, prosiłbym o porady, co zrobić, żeby ten mroczny rycerz nie był nieśmiertelny po tym pierwszym ubiciu go, bo dla mnie to jest naprawdę tajemnica.
No, no, obecny moment, jak już mówiłem, to tyle. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.